Wizytówką szpitala w Ostrowie Mazowieckiej jest ortopedia. Nasza ortopedia jest na wysokim poziomie, a wynika to przede wszystkim z talentu, doświadczenia, wiedzy i pasji naszych operatorów. Docent Artur Stolarczyk jest szefem zespołu, młodego zespołu, który chce się rozwijać, który ma świadomość tego, że nie można stać w miejscu, który ma świadomość tego, że jedyną rzeczą, która pozwala im się rozwijać, jest szukanie trendów ogólnoświatowych. I tym trendem ogólnoświatowym, który jest już obecny na świecie od wielu, wielu lat, jest robotyka w zakresie endoprotezoplastyki stawów kolanowych. I my postanowiliśmy podążyć tą drogą, a mianowicie wykorzystać tą pasję, ten błysk wokół naszych ortopedów i dać im szansę na wykorzystanie ich potencjału, który w nich praktycznie kipi jak woda w garnku. Robot ortopedyczny NAVIO to jest spełnienie naszych marzeń. To jest pokazanie wszystkim dookoła, że tutaj, w tej małej miejscowości jesteśmy w stanie stworzyć pierwszy w Polsce ośrodek robotyczny w zakresie endoprotezoplastyki stawów kolanowych i udowodnić wszystkim, że nieważne, jaka jest nasza lokalizacja na mapie, bo liczy się przede wszystkim to, czy jesteśmy pasjonatami, czy chcemy realizować to, co jest dla nas najważniejsze, czyli rozwijać swoje możliwości, dawać upust swojemu potencjałowi. Przez chwilę skończyliśmy operację endoprotezoplastyki stawu kolanowego prawego. Operacja była operacją planową, wykonaną z powodu choroby zwyrodnieniowej, która zniszczyła niestety w całości staw kolanowy i wymagała wszczepienia implantów. Trzeba powiedzieć, że ta operacja była przeprowadzona z wykorzystaniem robota NAVIO. Jest to jedna z kolejnych już naszych operacji, ale cały czas to jest tak naprawdę 9. czy 10. operacja, gdzie my mamy dopiero możliwość zdobywania doświadczenia, dlatego że jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w naszym szpitalu ten robot w zasadzie jest od 6 tygodni. I tutaj zdobywamy wiedzę, zdobywamy doświadczenia i umiejętności, ale już wiemy o tym, że ten robot rzeczywiście jest takim chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jakie jest na rynku do wszczepiania endoprotez. Z jednej strony on ułatwia pozycjonowanie implantów, z drugiej strony umożliwia balansowanie tkanek miękkich. Mamy najbardziej w optymalny sposób posadowione implanty w obrębie stawu kolanowego. Niedługo będzie robot do wszczepiania endoprotez stawu biodrowego, zwłaszcza jeśli chodzi o wszczepianie panewki. No i w tej chwili też już na nieodległym czasie, na dniach, można tak by powiedzieć, będzie sprowadzony do Polski robot, który będzie wszczepiał implanty do kręgosłupa. Także mamy do czynienia z bardzo innowacyjnym rozwiązaniem, nie tylko na rynku polskim, bo na rynku polskim mamy w zasadzie tylko ten jeden robot, ale też ortopedyczny, ale też trzeba powiedzieć, że na świecie jest to rzecz, która dopiero wchodzi na rynek, a ponieważ wyniki są bardzo obiecujące, to wydaje się, że patrząc na wyniki, mówię o moich, o naszych wynikach, tych wczesnych wynikach, no to wydaje się, że rzeczywiście dla pacjentów będzie to rozwiązanie chyba najbardziej optymalne.